O! Za co mnie kochasz? Jejku. Bo jest dużo takich fajnych rzeczy. Strasznie rozdzieliłem fizyczność od psychiki i ja strasznie kocham ciebie za to, jaką jesteś osobą, jak zajebiście się dogadujemy po prostu pod względem na przykład humoru, czy takiej inteligencji, czy to jak jesteśmy po prostu, mamy dużo pasji. Jeju, twoja skóra jest bardzo ładna, nie wiem, bardzo... Jak już umrzesz, to robię z niej dywan. No dobra. Okej. Okay. Napiszę to w testamencie. Co przychodzi ci do głowy, jak myślisz o naszym pierwszym spotkaniu? To jak stałeś tam przy Placu Wolności i robiłeś taki taniec. Mogę sobie demonstrować. Ty pewnie tego nie pamiętasz! Nie, że tego nie pamiętasz! Poznaliśmy się w trakcie LARPA i przygotowań do tego LARPA, gdzie ja, jako że nie pamiętam twarzy, jak dobrze wiesz, to jeszcze nie do końca kojarzę, kto jest kto. Zacznij z tego, że nie pamiętasz twarzy, zaczarowałem ci moimi nogami, super. Nie, to było już później, ale... O! Jak opisałbyś nasz związek innym? Nasze życie jest serialem, którego czołówką jest jakiś trapowo-dubstepowy remix intra do plebanii. Ja go zrobię, zobaczysz. Ja go wyprodukuję kiedyś. Co jest o poziutku świata? Na urodziny ci taki zrobię. Ups. Don't. Jakie najgłupsze pytanie usłyszałeś od innych dotyczące twojej orientacji? Nie, bo główne to, co chcę przywołać, to jest cytat mojej mamy. To nie jest do końca pytanie, ale obstawiam, że to było takie pytanie rzucone w eter, że dlaczego ja? Bo to jest taki highlight, jeśli chodzi o to, jak ludzie opisują biseksualność, którzy nie wiedzą, że to istnieje i jakby w kontekście jeszcze, powiedzmy, innych aspektów tego, powiedzmy, tożsamościowych, no to padł to legendarny cytat. Moja córka zmieniła się w lesbijkę przez jej chłopaka geja. Tag yourself, I'm chłopak gej. Mimo, że nie jesteś... No bo dosłownie nawet nie jesteś gejem, ale... A ty ani córką? Ani lesbijką jakby. Upsi. No, jakie masz... O Jezus. Jakie masz podejście w kwestii zakładania przez nas rodziny w przyszłości? Ja chciałbym mieć dzieci, tylko też wiem... Jak to wygląda z różnych aspektów, typu, nie wiem, nie chcę, żeby się wychowywały w kraju, który może je gnębić, albo nie zauważyć ich problemów, albo gdzie rodzice, pomimo tego, że muszą robić 3 etaty na raz, to jeszcze muszą robić za państwo robotę w wychowywaniu. W sumie moglibyśmy być fajnymi rodzicami. Na pewno mam poczucie, że jeszcze nie teraz. Na pewno mam z tyłu głowy kwestię tranzycji i kontekst tego, nie będę się w to teraz zagłębiać, ale jakby mam to gdzieś z tyłu głowy i wiem, że to się tak średnio gdzieś tam zgrywa. I też to, że mam właśnie takie ojcowskie tendencje, przy czym ojcowie nie mają zbyt dobrej reputacji i ja nie chcę być złym ojcem. No. Czas na to. W którym momencie poczułeś, że mnie naprawdę kochasz? W sumie to za każdym razem, kiedy wychodzimy z kryzysu, mam to poczucie. Bo ja jakby wychodzę z założenia, że kryzysy są potrzebne w relacji i kryzysy w sensie takim, kryzysy i konflikty są potrzebne w relacji i sprawiają, że ta relacja nie stoi w miejscu, więc jakby zawsze z każdego konfliktu i kryzysu próbuję wynieść coś na przyszłość, bo to jest coś, co katalizuje pewne jakby rzeczy, które mogą się akurat ułożyć w głowie. O! Jaka była według ciebie najbardziej przykra sytuacja związana z naszą relacją? Ojeju. To chyba jak wtedy miałem ten wypadek i zarzuciłem ci, że nie byłoś dla mnie, kiedy cię potrzebowałem, bo ja wtedy byłem naprawdę w rozsypce i miałem tak strasznie, strasznie bardzo mocne i żywe uczucia wobec tego, że liczyłem, że ty tam będziesz dla mnie. I mimo to, że ty starałaś się być, to nie zawsze ci to wychodziło i ja poczułem się strasznie taki, no właśnie, to jest ten aspekt, nie masz do kogo się pójść. Mhm.
mimo że byliśmy dla siebie go-to osobami, żeby po prostu w czasie kryzysu albo w czasie jakiejś takiej gorszej chwili. I to chyba przez ile? 5 lat naszej znajomości, 4 lata związku, to jest chyba. To jest chyba ten moment. Czy podczas naszego związku miałeś wątpliwości co do swojej orientacji? Wręcz zostały one rozwiane. Wyklarowała mi się bardziej kwestia tożsamości i ekspresji, bo miałem przestrzeń do tego, żeby prezentować się jeszcze bardziej androgenicznie, ponieważ nikomu to nie przeszkadzało, znaczy nikomu nie przeszkadzało. Przeszkadzało to wielu ludziom, to mnie to nie przeszkadzało. Pytanie o orientację, jakby jeśli chodzi o nas, no to jakby temat codzienny. Jakie pytanie według ciebie najczęściej słyszymy od innych dotyczące naszego związku? Jak to tak można? Ale też bardzo często się powiedzmy, nasz układ pojawiają pytania i o to, tak. Jak to jest, że my się czujemy bezpiecznie w relacji, która nie jest monogamiczna i jak my to ogarniamy i jakie to są zasady i jak to w ogóle działa i czy ja nie jestem zazdrosny o facetów, nie? Ale jak to ty ją zdradzasz? Nie? Ale jak to poszliście na randkę w 3 osoby? Normalnie, najpierw jedna noga, potem druga noga. O! Jak się zmieniłam od naszego pierwszego spotkania i co o tym sądzisz? Ten aspekt pewności siebie, no to na pewno. Po drugie, twoja ekspresja się mocno zmieniła. Tak naprawdę stałaś się osobą, która wie, czego chce, wie, jak chce wyglądać, wie, jak chce się prezentować, wie, jak chce rozmawiać o sobie, albo nie tylko o sobie, o wszystkich rzeczach, jakoś tak znacznie bardziej wyciągasz pazury i je chowasz przed grą na fortepianie. O, jak twoi rodzice zareagowali, jak mnie pierwszy raz spotkali? Szczerze nie pamiętam, znaczy wiem, że cały czas gdzieś tam ten aspekt tego, że trochę się moim rodzicom nie przekłada to, że my oboje jesteśmy queerowymi osobami i bardziej widzą ciebie jako jakiegoś predatora w tym kontekście, w sensie, że widzą cię jako osobę, która mnie skrzywdzi, nie do końca czają to, że to ja też tak mam i że fakt, że ty się pojawiłeś w moim życiu, to nie jest kwestia tego, że zszedłem na manowce, tylko kwestia tego, że mam większą przestrzeń do robienia pewnych rzeczy i się ich nie boję. Gdzieś tam z tyłu jest ten aspekt tego, że jak jest bi, to cię zdradzi i ci jeszcze sprzeda syfa na dodatek. I wiem, że były jakieś właśnie jazdy, że o mój Boże, on ją zabiera na Marsze Równości, a teraz ja organizuję Marsze Równości. Ale ja mam wrażenie, to on jest bi, więc cię zdradzi. On jest hetero, więc cię zdradzi. To jest dosłownie argument ad dupum. To jest tak, Instytut Danych z Dupy Polska. No. Jak wyglądałaby idealna Polska, w której chcielibyśmy budować nasz związek? I ja uwielbiam to mówić. Tranzycja byłaby tak prosta, jak adminowanie grupy na Facebooku. Dodaj członka, usuń członka, zamieść członka. Nie no, na pewno byłaby to Polska, w której nie bałbym się między innymi wychowywać nasze potencjalne dziecko, dzieci. Na pewno byłaby to Polska, gdzie osoby, które kocham i na których mi zależy, mogą się normalnie pobrać albo nie są szykanowani przez media, celebrytów, polityków, dosłownie wszystkich dookoła. Byłaby to Polska wyedukowana w kwestii wrażliwości, mam wrażenie, że Polska jest strasznie zgryźliwym krajem. To jest takie narzekanie na to wszystko, to takie jest źle i będzie tylko gorzej. Jeszcze dodam usunięcie oznaczenia płci z dowodu. Ewentualnie możliwość X-a. Gdyby to była nasza ostatnia rozmowa w życiu, to co chciałobyś, żebym zapamiętał? Daj mi rękę. Nie wiem, to pytanie jest straszne. Tych wszystkich rzeczy, które się od siebie nauczyliśmy i których się razem nauczyliśmy,
żebyś poszedł dalej po prostu bogatszy o te doświadczenia i tą wiedzę i żebyś po prostu wyciągnął z tego związku tyle, ile możesz. Kocham cię. Na ciebie. Fajnie. Mm.